Czy jest możliwe, że powiedziałem kiedykolwiek, że nie lubię SUV-ów? Raczej nie. Ale gdybym tak kiedykolwiek powiedział, to nie dotyczy to Land Rovera Discovery. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Pewnie nie powinno się w ten sposób zaczynać testów. No może to nieprofesjonalne, ale na szczęście nie zrobiłem jeszcze nigdy profesjonalnego testu, także mogę sobie na to pozwolić i po prostu to powiem. Otóż jestem tym samochodem zauroczony i wcale nie mam zamiaru tego ukrywać. I tak jak powiedziałem to ja, mówię tutaj szczególnie do chłopaków, którzy zawsze na premierach są na czacie, Reni i inni, mówię to ja, gość, który zawsze podkreśla, że SUV-ów nie lubi, ale kompletnie nie dotyczy to Land Rovera Discovery. Ale dobra, żebyście w ogóle wiedzieli, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, poznajcie trochę bliżej ten samochód, zaglądamy do bagażnika. I zgodnie z katalogiem znajdujemy tu 986 litrów pojemności, chociaż myślę, że wartość ta zmierzona została do dachu. Jako że do testu otrzymałem wersję 5-miejscową, pod podłogą bagażnika znajdziemy dodatkowe schowki. A jeśli chcielibyśmy kanapę złożyć, wtedy do dyspozycji mamy 2068 litrów. Ok, teraz miejsce na kanapie. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że tego miejsca jest całe morze, bo to jest duży samochód. To jest naprawdę duże auto i mówię w zasadzie o wszystkich wymiarach. Mówię o jego długości. Mówię o jego szerokości. To jest naprawdę kawał fury, no ale dla formalności wskoczmy na kanapę. Jeśli ktoś jest tu pierwszy raz, siema, to przypominam, że mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Miejsca przed kolanami czy na stopy mam bardzo dużo. Tak samo nad głową, wiadomo, to jest wysoki samochód. Rzućmy też okiem na Grześka. On siedzi za mną, ma 192 cm wzrostu i również żadnego problemu, czy to na kolana, czy nad głową tutaj nie znajdziemy. Ale myślę, że jak rzadko, to była czysta formalność, bo wszyscy się tego spodziewaliśmy, to dodam, że bardzo dobre wrażenie robi tutaj ta automatyzacja. Czyli, że kanapę możemy sobie kłaść, regulować, czy to stojąc za samochodem przy bagażniku, czy też zaglądając do środka. Bardzo fajna rzecz, myślę, że w aucie tej klasy tak już po prostu powinno być. I tak tutaj jest. Ale dobra, tył tyłem, teraz ta fajniejsza część samochodu. Przeskakujemy na drugą stronę i zaglądamy pod maskę. I co prawda znajdujemy tu najsłabszego w gamie diesla, ale nadal ma on 3 litry pojemności, 6 cylindrów. Znajdziemy tu też układ miękkiej hybrydy. Jednostka ta dysponuje mocą 249 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 570 Nm. Prezentowane disco rozpędzi się maksymalnie do 194 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie równych 8 sekund. I teraz sobie pomyślcie, że ten samochód mierzy prawie 5 metrów, waży ponad 2300 kg. Jak usłyszymy 250 koni, to nie jest zły wynik, ale może na coś takiego to być za mało. Wierzcie mi, że kompletnie nie. I mówię to ja, czyli gość, który lubi jeździć dynamicznie. Oczywiście, gdybym ja miał zamawiać taki samochód, to pewnie wolałbym mocniejszą wersję, czyli 300 koni. Ona ma 6,9 do setki, czyli już bardzo godnie, szczególnie jak na taką kolumbrynę. Ale i wierzcie, że to też mnie zaskakuje. Najsłabsza wersja diesla jest w tym samochodzie, moim zdaniem, zupełnie wystarczająca. Powiem więcej, to, że ten silnik ma 3 litry, coś dziś praktycznie niespotykanego, to, że ten silnik ma 6 cylindrów, jest dieslem. Brzmi fantastycznie.
pasuje do tego samochodu idealnie, w zasadzie perfekcyjne. To połączenie tego auta, takiego rozmiaru diesla, tego dźwięku, wow. To jest dziwne, żeby człowiek zachwycał się dźwiękiem diesla, siedząc w SUV-ie. Znaczy dziwne, to nie jest dziwne, to jest dziwne dla mnie. Żebym zachwycał się dźwiękiem diesla, siedząc w SUV-ie. No to właśnie pomyślcie sobie, jakie wrażenie ten samochód musiał zrobić na mnie. Czyli raczej na gościu, który woli duże benzyny w niskich samochodach. Ale po co tak dużo o tym mówię? Bo tutaj kieruję się głównie do osób, które faktycznie zainteresowane są tym samochodem. Nie skreślajcie tej słabszej wersji. Tutaj nadal mamy 3 litry, tutaj nadal mamy 6 garów i naprawdę to jest moim zdaniem przynajmniej warte spróbowania i rozważenia. Co mi się tu jeszcze podoba i co wpływa na tak pozytywny odbiór z mojej strony? Skrzynia biegów. Ona ma 8 przełożeń, jest bardzo szybka, nie myli się, nie gubi. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej skrzyni. W połączeniu z dieslem to jest duet praktycznie idealny. Jest tutaj tryb sportowy, ale nad tym rozwodził się nie będę. On oczywiście trochę przeciąga biegi. To nie jest samochód do sportu, więc zostawię to w ten sposób. Dobra, do wrażeń z jazdy sobie jeszcze za chwilę wrócimy, ale teraz wnętrze. To, co się rzuca w oczy od razu po wejściu do tego samochodu. Powiedzcie mi, ile razy widzieliście w autach zakrzywiony ekran? A coś takiego tutaj mamy i to wygląda fantastycznie. Nie wiem, na ile widać to na zdjęciach, czy raczej na nagraniach, bo to zakrzywienie oczywiście nie jest jakieś ogromne, ale ono tutaj jest. I to jest coś bardzo nietypowego i coś, co mi się bardzo podoba. Ale zakrzywienie zakrzywieniem, nie to jest najważniejsze w ekranach czy w multimediach. Może przez to, że ja ostatnio jeździłem MG Ssangyongiem, szczególnie MG, to nie są samochody, które mogą się pochwalić multimediami, szczególnie tabletem, że tak to nazwę. A tu jest kompletnie odwrotnie. Już sam ekran jest fantastyczny. Ta jakość, którą tutaj znajdziemy, wow. Ale jeszcze ważniejsze jest oczywiście jego działanie. Cały system jest tutaj bardzo prosty, bardzo intuicyjny. Ja się tutaj odnajduję o tak. Do tego jest szybki. Zawsze jak w coś kliknę, to się włącza, czy tam wyłącza. Kolejna rzecz, która mnie kupiła. Mamy oczywiście Android Auto, ono jest bezprzewodowe, ale przede wszystkim zawsze działa i działa bardzo szybko. Ja wchodzę do tego samochodu, otwiera się szyberdach i od razu łączy mi się Android Auto. Samo, nic nie robię, włączam sobie tylko Spotify'a, jadę. Fantastycznie działające, przynajmniej z moim telefonem, Android Auto. Tak bym chciał, żeby było wszędzie. No i klimatyzacja. Zobaczcie, jak to można prosto i pomysłowo zrobić. Jak znacie auta z tej grupy, no to już to widzieliście, ale mamy tutaj pokrętło, możemy sobie zmieniać temperaturę, ale wystarczy to pokrętło pociągnąć do siebie i możemy sobie regulować siłę nawiewu. Wystarczy to pokrętło wcisnąć do środka i możemy sobie włączyć ogrzewanie foteli, czy też ich wentylację. Bardzo proste, bardzo fajny patent i mega mi się to podoba. I okazuje się, że nawet mając tak fantastyczny tablet, nie trzeba tu wrzucać obsługi klimatyzacji. Można to zrobić tak, jak to powinno być zawsze. Pokrętło, czy jakieś przyciski, guziki. Jest super. Mniej super jest natomiast kierownica, która ma ze 2,5 metra. Ona jest przeogromna. Nie wygląda może źle, obsługuje się ją ok, ale naprawdę jest za duża. Ja wiem, że to jest duży samochód, tu wszystko ma robić wrażenie, ale po prostu, no nie ma tu większej filozofii. Jest za duża. A patrząc za nią mamy zegary i te są bardzo proste, a jednocześnie bardzo czytelne. Moim zdaniem świetnie pasują do tego samochodu. Ja te zegary bardzo polubiłem. I bardzo polubiłem też fotele. One są duże, bardzo wygodne. Nie mają może jakiegoś ogromnego podparcia bocznego, ale w sumie po co tutaj podparcie boczne? Natomiast za każdym razem wysiadam z tego samochodu w pełni wypoczęty, nic mnie nie boli. Fotele są naprawdę super. Odnośnie pozycji za kierownicą, mamy tutaj przeogromny podłokietnik i te podłokietniki kapitańskie, nie wiem w sumie co to znaczy, ale jeszcze bardziej nie wiem po co one są, bo jak ja sobie odsunę, to nadal mam rękę tu. Więc czy mam go tak, czy mam go tak, no to różnicy żadnej. Jak wiecie po co to jest, to dajcie znać, chętnie się dowiem. Natomiast Wam powiem, że mamy tutaj przycisk, który, jakby to ująć, myślę, że z niego będziecie korzystać tak samo często jak z tego, czyli z uruchamiania samochodu. To jest taki automat. Uruchamiamy samochód i naciskamy 2 razy ten przycisk. Po co? Bo to jest auto, w którym już oczywiście wszystko krzyczy, gdy jedziemy 51 na 50C, a na przykład prawdziwa dozwolona prędkość to 80, więc możemy sobie na szczęście w bardzo prosty sposób to dziadostwo wyłączyć. Wiecie, jaki mam problem z tym samochodem? Że nie ma tu za dużo wad, o których mogę Wam powiedzieć. Na przykład Grzesiek prosił, abym zwrócił uwagę na to, że przy jego wzroście niewygodnie jest na wysokości kolana, bo on opierając się w tym miejscu, robi to tak, że to się wciska w kolano, a to jest twarde.
Ja mam 182 cm wzrostu i tego nie czuję kompletnie. Nie mam też head-upa, ale to nie jest wada samochodu, bo po prostu nie ma go w tej wersji. Może wadą jest to, że on jest dość drogi, ale chciałbym zobaczyć, jak on się w disco sprawuje. Tutaj go nie ma. No i oczywiście powiedzmy o samych wrażeniach z jazdy. Myślę, że nikt nie spodziewa się po takim samochodzie jakiejś precyzji, jakiejś radości z prowadzenia pod takim kątem sportowym. Chociaż w sumie ja, jadąc szybko po zakrętach, robię to trochę jak w MotoGP. Tylko oni na zakręcie ocierają asfalt kolanem, a ja lusterkiem. Bo tak ten samochód się wychyla. Znowu dziwne, że to powiem, ale mi się to nawet podoba. Bo to jest charakter tego auta. I może jak już szukam wad. Przy 120 na godzinę robi się już tutaj dość głośno. Być może część z Was się tego spodziewa, no bo jedziemy kioskiem i po prostu słychać szumy powietrza. Ale też może jest druga część, która powie, no dobra, tak drogi samochód, powinno być totalnie cicho. 130 na godzinę, no jednak już wtedy te szumy powietrza słychać. Ale przy niższych prędkościach jest naprawdę super. Wjeżdżanie w tym samochodem w jakieś dziury, kolejny, jakieś progi zwalniające. To jest jakiś inny poziom, czy wyższy poziom abstrakcji, czy nie wiem czego. Coś fantastycznego. Ja uwielbiam tym samochodem jeździć po nierównościach, po jakichś dziurach. I być może w tym momencie powinienem skupić się na jego walorach terenowych. No tylko powiedzcie mi, kto kupuje taki samochód nowy, żeby jechać w prawdziwy teren? Tylko taki naprawdę prawdziwy. Ja zjechałem sobie w jakieś duże pagórki, nierówności, w jakieś błoto. Przy czym dla tego samochodu takie warunki to jest po prostu ziewanie. Ale myślę, że one są właśnie dobre do pokazania, bo skoro nikt nie kupuje takiego samochodu, aby jechać w prawdziwy teren, ale kupuje go dlatego, bo nie wiem, ma domek na działce, czy po prostu mieszka w takim miejscu, gdzie właśnie takie dziury, pagórki, nierówności i błoto, i piasek są. I tam Passat, no sorry, nie da rady. Znaczy, nie no dobra, Passat wszędzie da radę. Mondeo, nie dojedzie. A ten samochód zrobi to w zasadzie się uśmiechając. Tak samo błoto. Mamy tutaj kilka trybów jazdy. Eko, ale to chyba nie ma co opowiadać, komfortowy. Trawa, żwir, śnieg, błoto i kolejny, piasek i brodzenie. Fantastyczne jest to, że ten samochód można gdzieś tam na autostradę obniżać, a właśnie na takie dziury podwyższyć. I ta zmiana wysokości jest nie tyle zauważalna, co naprawdę ogromna. Stojąc z boku i widząc to, to się po prostu robi jakiś inny samochód. Nie będę o tym gadał pół godziny, bo nie ma sensu. Podsumowując, jeśli potrzebujecie tego typu samochodu, który dojedzie wszędzie, a jednocześnie na co dzień, nie będzie się prowadził na przykład jak Defender, który zdecydowanie lepiej czuje się w tym błocie niż na ulicy. Tutaj jest odwrotnie, ale jednocześnie zachowując bardzo fajne walory jezdne, może inaczej, dając przyjemność z jazdy po takich drogach, ten samochód kompletnie nie boi się zjechać do lasu. I to jest jego ogromna zaleta. Spalanie, bo w końcu to diesel. W Warszawie udawało mi się nie przekraczać 10 litrów. Najlepsze wyniki, jakie osiągnąłem pod miastem, oscylowały w okolicy 6 litrów. Podkreślam, 6 litrów. Ekspresówka to bliżej 7,5 litra, autostrada to 8-9. Tak wyglądało to u mnie. Znajdziemy tu naprawdę świetną kamerę i mówię zarówno o jakości obrazu, jak i o tym, że ona ma po prostu bardzo szeroki kąt. Dzięki temu wszystko widać na parkingach, widać, czy coś nie zbliża się poprzecznie. A to jest w sumie ważne, bo manewrowanie tym samochodem na przykład w centrach handlowych, no to nie jest najprostsza rzecz. A może inaczej, manewrowanie jeszcze ok, ale samo parkowanie, on jest po prostu bardzo szeroki i przez to znaleźć dogodne miejsce, no najprościej nie będzie. Za to prosto będzie coś tutaj schować, bo do dyspozycji dostajemy całą masę schowków, również w takich nietypowych miejscach, jak na przykład pod ekranem multimediów, albo nad standardowym schowkiem. Standardowy też jest. No i ogromny schowek w podłokietniku, w którym zmieściłby się mój pies. Chociaż nie wiem, czy to jest pies, bo zmieściłby się w schowku. Audio Meridian gra dobrze, ale niewybitnie. Drzwi oczywiście zasłaniają progi. Ale czasem, szczególnie tymi z tyłu, trzeba mocniej trzasnąć. I dobra, zanim do podsumowania, żebyśmy mieli pełen obraz, zadajmy to standardowe pytanie. Ile takie cacko kosztuje? Discovery ze słabszym dieslem występuje w dwóch wersjach wyposażeniowych. Słabsza, S, to koszt 356 800 zł, natomiast prezentowana Dynamic SE kosztuje przynajmniej 404 800 zł,
a po doposażeniu w dodatkowe opcje prezentowany dziś samochód kosztował 423 860 zł. I teraz wrócę do tego, co powiedziałem na początku tutaj mojej, tego braku miłości do SUV-ów. Jej nie ma nadal. Ja od teraz nadal będę mówił, że nie przepadam za SUV-ami, gwiazdka nie dotyczy disco, bo wiecie czemu? Ten samochód, nie chcę używać takich słów, że on niczego nie udaje, bo pewne rzeczy troszkę udaje, ale dzisiaj samochody często na przykład udają, że są duże, a ten samochód naprawdę jest duży. Często jakieś crossovery chcą udawać, że w nich siedzi się wysoko, a tu się naprawdę siedzi wysoko. Zobaczcie na inne auta, nie wiem na ile kamera to oddaje, pewnie w sumie w ogóle nie oddaje, ale jak koło mnie jedzie jakiś samochód osobowy, nie wiem, teraz jedzie CX-5, więc spory samochód, to ja go widzę, jak on by był ze 2 metry niżej ode mnie. O, Golf. Wszystko tutaj widać. Czujecie się takim królem drogi. Kompletnie nie boicie się zjechać na jakieś dziury czy piasek, a jeżdżąc po Warszawie, ja cały czas mam radochę z jazdy, nie mówię o własnościach jezdnych podczas skręcania, ale o całości. I bardzo dużą rolę w tej całości odgrywa silnik. Te 6 garów, ten dźwięk to jest coś, co zauważam, że coraz bardziej mi brakuje. I tego zaraz nie będzie. I to jest smutne. Na koniec może jeszcze wygląd, bo o tym nie powiedziałem. Mam jedno zastrzeżenie. Ja patrząc na ten samochód z boku, z takiej perspektywy, trochę zauważam, jakby ten tył był taki doklejony. Ale może to jest moje wrażenie. Jako całość, a szczególnie przód, mnie się to auto mega podoba. Ono jest dostojne, ono jest eleganckie, ono jest dynamiczne, jeśli można być dynamicznym z wyglądu. Ale znowu, rzadko podobają mi się z wyglądu SUV-y, a ten jest dla mnie naprawdę fantastyczny. Dajcie znać, co Wy sądzicie o disco i może właśnie do właścicieli, bo ja siłą rzeczy nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat awaryjności, czy tam bezawaryjności. A tutaj opinie są, no jakie są. Więc dajcie znać, zwracam się szczególnie do właścicieli, którzy mają praktykę, no bo ja po prostu o tym nie mam pojęcia, a ja nie lubię wypowiadać się, bo tam Waldek coś mówił. Jak macie taki samochód, albo kolega przynajmniej, to się z nami podzielcie taką wiedzą, bo to są ważne rzeczy. A ja standardowo poproszę o małe wsparcie, czyli ocenienie tego materiału. Jak się podobało, to łapa do góry, jak się nie podobało, to łapa do dołu. To mi naprawdę bardzo pomaga, ja to widzę, te wszystkie łapki napędzają inne filmy. Tak działa YouTube, wiecie jak jest. Także jeśli mogę poprosić, to proszę. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!